Dzięki. No, z Łukaszem Maćcem rozmawiamy po walce. Łukasz, kibice z Lublina krzyczeli, idziesz na wojnę, no i poszedłeś na wojnę. Tak, wymiana ostra, cały czas walka. Serdecznie dziękuję wszystkim kibicom, tutaj rodzinie, przyjaciołom. Wszystkim wam bardzo dziękuję za doping, za wsparcie duchowe i no udało się. No do dzisiaj Karapetian był osobą, no, która dawała nadzieję na boks. No ma w tej chwili pierwszą porażkę. No każdy musi mieć tą pierwszą porażkę, nawet najwięksi mistrzowie. No jedynie jeszcze do tej pory nie ma Floyd. Także no to już jest wyjątkowa postać, ale może i też przyjść kiedyś na niego kolej. Także no tutaj no myślę, że Sasson wyciągnie z tej walki wnioski. Ja tak samo, brakowało mi tych startów, tego bicia, ta przerwa długa, 8-miesięczna. To zaważyło troszeczkę na mojej fizycznej kondycji, ale no myślę, że cały przebieg walki nie był zły. No do dzisiaj Karapetian uważany był jeszcze za prospekta, ty zaś za takiego, nazwijmy to, solidnego pięściarza. Powiedz, jak ogólnie planujesz swoją karierę? Będziesz brał wszystkie walki, czy tak jak idzie po prostu, czy planujesz po prostu, no, czy chcesz iść na szczyt? No chcę iść na szczyt, no cały czas do tego zmierzam. Wszystko zależy tutaj od moich promotorów, no mam nadzieję, że to wszystko się rozwinie. Nie zawodnik nie może sam decydować o pewnych sprawach, tutaj wielkie rzeczy zależą od promotora, tak? Ja jestem tutaj mały, wychodzę tylko na ring. A promotorzy tutaj będą decydować, no zobaczymy, mam nadzieję, że to wszystko się rozwinie. W swojej karierze masz kilka potknięć. Nie uważasz, że porażka z Shotem chociażby no, trochę ciebie nauczyła czegoś? Nauczyła mnie tego, że to też wszystko nie jest tak, jak powinno być. Przegrałem z Shotem jednym punktem. Może troszeczkę na tą walkę byłem za świeży. Był to początek wtedy. Troszeczkę nas przekręcili z wagą. Zrobiłem limit 63,5, tak jak było ustalone. Nie podpisaliśmy żadnej umowy. Shot wniósł na wagę 64,5. Ja się męczyłem z tą wagą, bo to ostatni raz wtedy boksowałem 63,5. Waga tutaj też zdecydowała o tym w postaci kondycyjnej. No Shot był wtedy doświadczony. Promowali go na główną gwiazdę. A teraz wychodzi na to, że Shot ma 10 porażek, ja mam dopiero 2. Także no tutaj w złą stronę wszystko poszło, ale taka porażka czegoś uczy, prawda, tej pokory, dążenia do tego celu. Także to, co nie zabije, to wzmocni, prawda? Dobra, Łukasz, wielkie dzięki i życzę powodzenia w przyszłości. Dzięki. Do zobaczenia.